No to jestem. Mnich. Brat Nevlas, o. Jsem Gregorius, novic. Já vím, viděli jsme se na obřadu. Mé jméno je Nevlas a jsem zdejší probošt. Starám se o klášterní majetky a obchodní styky se světem venku. Takže chodíš i mimo klášter? Ale kdeže? Jen sepisuju seznamy a posílám je ven. Kurde, ale tu jsou jaja, nie? Taka jest presja, że szok. A i teraz może coś mi się tu uda go skompromitować. Powiedzmy o sobie. Jsem proboš tohoto kláštera. Teoreticky bych se měl starat o to, aby mniši žili skromně a přebytky šly chudým. V praxi se starám spíš o to, aby obžerství bratrů a stavba nového chrámu nespolkli i to málo, co nám ještě zbylo. Zajímá mě volba nového opata. No podívej, s tou volbou všichni moc nadělejí, místo aby se snažili klášter udělat lepším už teď. Proč, co se ti nezdá? Mnoho bratrů myslí víc na svůj žaludek než na modlení. Starší si překrucují řeholi k obrazu svému a aby to vyvážili, chtějí vzorný život po novicích. Řeší se tu stejně jako ve světě venku. Kurče. O jakých hříších mluvíš? Slovy písma. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Promiň, ale nejsem tady od toho, abych řešil hříchy svých bratrů. Řekni mi o tom, jak se volí nový opat. Opat se volí až ve chvíli, kdy zemře ten starý. Účastní se jí všichni bratři s výjimkou noviců. A na kom se zhodnou, ten převezme opatskou berlu a složí slib. Jako opat pak mnich stráví víc života politikou mimo klášter, než jeho řízením. Ale přesto si v něm uchovává zásadní vliv. Kurče, já musím vlastně u tego přeora ukrať ty kluče, ne? Pověz mi o opatu Petrovi. Petr je schopný politik a dobrý pastýř, ale jak už si slyšel, je starý a nemocný. Jiní bratři ho vidí jednou nohou v hrobě, ale já mu ještě dávám naději. A ty, bratře, ty ses ještě nenechal vtáhnout do her starších. Mohl bys mi v něčem pomoci? S čím? Cože? Zajímám se o medicínu a vím, že opatová nemoc má svůj lék. Ty bys mohl zjistit podrobnosti a společně bychom pak dokázali starému Petrovi dát ještě pár let k dobru. Co ty na to? Kurde, tu jsou ještě questy. Můžeš počítat s mou pomocí. Co bys potřeboval? K sehnání receptu bude potřeba porušit pár předpisů. Víš, většina bratrů je toho názoru, že každá nemoc je poselstvím od Boha a že lidem nepřísluší se jeho vůli spírat. Já si však myslím, že pokud Bůh seslal nemoci a stvořil na ně i léky, pak máme povinnost pomáhat lidem od jejich utrpení. Lék na nemoc opata Petra by mohla být zapsána v jedné z našich knih v naší knihovně. Jenže patří mezi libry prohibity. Zakázané knihy, takové, které se nesmí číst ani šířit. Libri prohibi? Ale czy takie coś, to jest jakiś hak na niego? Nie za bardzo, nie? Proč je zakázaná? Protože obsahuje okultní a ďábelské praktiky. Čarodějnictví a tak vůbec. Nebo se to aspoň říká. Nesmysl. Je to lékařská kniha. I když ji psal pohán. Ibn Sina, neboli Avicena, je univerzitně uznávaný mudrc. Jen tady se kdysi někdo rozhodl, že je to dílo arabského ďábla a že bude pod zámkem. A od té doby se o tom nediskutuje. Kurde, ten jest taki interesujący chłop. Jakieś szarlatany będzie czytał. V knihovně je velká skříň se zámkem. A v ní jsou všechny zakázané knihy. Tuhle poznáš snadno. Má na deskách mimo latiny i arabský nápis. Přines mi, ale ostatní knihy tam nech. Pokud zmizí jenom jeden svazek, nikdo si toho nevšimne, ale víc už by se mohlo začít řešit. A to rozhodně nechceme. Dobra, tylko ta
Ale ja nie wiem, czy teraz tutaj płynie czas, bo ja się do niego chciałem na ósmą zgłosić, a tu gadamy i gadamy. Wiesz o niczym, co by mi mogło pomóc? Klíč od skrzynie ma we swych komnatach opat. Dalszy by miał być u knihovníka. Nebo můžeš sehnat šperháky. Ale nedokážu ti poradit, kde. Bratr sklepník by možná mohl. Co? Proč to nemůžeš udělat sám? Protože jsem mezi mnichy výše postavený a jednou bych se rád stal opatem. Umíš si představit, jak se v noci plížím pro zakázanou knihu? Mohl jsi se na to zeptat. Myslíš, že jsem to neskoušel? Jenže to by knihovník Cyril nesměl být takový paličák. No to s Cyrilem muszę pogadać. Kurde, dobra, robimy. Ještě jedna důležitá věc. Přes den v knihovně stále někdo je a proto bude nutné, abys tam šel v noci a nepozorovaně. Je zamčená, ale s tím si snad nějak poradíš. Bratr sklepník prý rozumí zámkům, ale hlavně mu neříkej, proč to potřebuješ. Až budeš knihu mít, přines mi a já podle ní vyrobím medikament pro Petra. Uvidíš, že volbu opata nebudeme muset řešit ještě dlouho. Wydaje mi się, že potřebuje otvírat zámky i to srogie. V noci po zakazanou księgę zdobądź klucz do szafy z zakazanými. Ojej, będzie trzeba tutaj pokraść troszkę. O, znajdź coś, co przeszkodzi, nie? O kradzieży zakazanej księgi. Mogę też od razu powiedzieć na niego. Tylko jeśli to będzie naprawdę fajna księga i uleczymy tamtego, to super, nie? Przecież. Zajímá mě volba nového opata. No podívej, s tou volbou všichni moc nadělejí. Proč, co se ti nezdá? A to už bylo. Mnoho bratrů myslí víc na svůj žaludek, než na modlení. Dobrá, brat Jan. Chtěl bych vědět více o bratru Janovi. Nerad někoho pomluvám, ale cirkátor Jan je ten nejhorší člověk, jakého si mohli vybrat za svého zástupce. Je to starý pletichář a pedant, co káže vodu a sám pije víno. Získal si starší bratry, protože neukončí jejich zhýralosti. Kurde. Proč se chceš stát opatem? Protože když vidím, kam to tady směřuje, nemám jinou možnost. Potulní kazatelé mluví o zkaženosti matičky církve a já tedy musím uznat, že mají pravdu. Rád bych to změnil a vrátil klášteru jeho vážnost a smysl. To je všechno. Díky. Pokoj tobě, bratře. Nie no, gadáme, chłopie. Čekaj, čekaj. A, řeho. To máme. Mogu ti jakoś pomoc, aby vybrano ti opatem? Můžu ti nějak pomoc s kandidaturou? Nějak postrčit jazyček vach? A co bys tak rád dělal? Vylezel na věž a křičel, volte nevlase, volte nevlase. To ne. Máš protivníka. Jana. Jan není můj protivník, je to bratr. Stejně jako ty, nebo kdokoliv jiný. Všichni jsme bratři v Kristu. V něčem bys mi ale přeci jenom pomoci mohl. Určitě tušíš, že se v klášteře děje spousta nepravostí. Zajímalo by mě všechno, o čem ještě nevím. Kurde. Mám pro tebe zjišťovat, co se kde šustne? Abys mi rozuměl. Svou kandidaturu budu chtít postavit na napravení poměru tady. Jenže když nevím, co se všechno špatného děje, jsou mé sliby jenom prázdná slova. Dobrá tedy. Zjistím, co se dá. Díky, bratře. Víte, že ten je spoko kandidát? Sprawdź dla brata, czy jakieś niecności nie dzieją się w klasztorze, ale ja bym na niego nie donosił nawet, nie? Tylko tą księgę bym ogarnął. Ja cię kręcę. Chciałbym się dowiedzieć nieco o klasztorze. Dobra, to już mamy. No dobra, to idziemy na obowiązki. Wybornie. Čekal jsem na tebe. Támhle je alchymistická dílna. Ingredience jsou v truhle, vedle ní. Uvaříš dva života, budiče. Až je dokončíš, najdeš mě někde tady poblíž. Nezapomeň se hlásit před koncem, ať se můžu podívat, jak ti to šlo. Dobra, dobra, super. A ile máme času? No, čili čas tutaj nie płynie. Čas tutaj nie płynie. V której skrzyni, chłopie?
Tu mam przygotować. Ja cię kręcę, ale tu teraz zrobili tych questów. O, księgi. Skradnij w nocy, opcjonalnie, nie? Zdobądź klucz. Tu jest, powiedz bratu Janowi, sprawdź dla brata jakieś niecności. Uważ, dwie porcje zioła są w skrzyni. A. I w ogrodzie. Bycza krew? Bycza krew. Zacznij z alchemią. Ale tu ja chciałem bycza krew. Jest gdzieś? Czy dopiero muszę dostać... Znagietków. Trucizna. Na dobry sen. Bycza krew jest. Dziurawiec, mniszek, żywokost. Dobra, spoko, spoko. Kawę w jakiej skrzyni? Może w tej? O, bandaże dostajemy. Patrzcie, super. Ale dostaliśmy tych elementów. To dobrze przychodzić na takie, nie? Dobrze przychodzić na takie zajęcia. Ej, ale powiem wam, że tu jest gra w grze, nie, teraz? Normalnie mamy questy w tym questie. Ale to takie porządne, nie? Takie długie. Przygotuj. Dobra. No to jedziemy z koksem. Tutaj sobie już zarzuciłem. Olej, pogarści dziurawca, żywokostu i mniszka, zmiel dziurawiec, wrzuć dziurawiec i żywokost do kociołka, gotuj przez jeden, zostaw do ostygnięcia, dodaj mniszki, ale nie gotuj. No to lecimy. Olej. Nie jest trudny. Ale to dwie porcje? Zobaczymy, czy to dwie. Dziurawiec, nie? Dziurawiec bierzemy. Pyk. Nie, no dobry jest kwestik. Jest taki potężny kwestik. Tylko żeśmy znaleźli świętoszka. Ja nie wiem, czy będę miał sposobność go ubić i jakoś zawieźć tam do... Dobra, naczynko. Zawieźć do przesłuchania. No zobaczymy. Dziurawiec, żywokost, dobra. Czyli tak, bierzemy sobie to. Pik. Piknie. Żywokościk. Kurde, ale tam piesio cały czas. I teraz sobie gotujemy przez jeden. Let's go. Jeszcze ma się te umiejętności. Ale ciekawe, jak ja mam zdobyć te nasze rzeczy z ekwipunku. Nie mam pojęcia. Czyli teraz mniszki, ale nie gotuj. Jeden mniszek. To niech ostygnie. No, ale ciekawe, nie? Od razu ten Antoni mi się rzucił w oczy, ale no myślę, że za dużo o tym gadałem, nie? Za dużo o tym gadałem. Mniszki. Dawaj mnicha. Chyba dobre wziąłem, nie? Chyba dobre wziąłem. Nie gotuj. No mam nadzieję, że jest git, bo tak trochę myślę o tej całej akcji. Dużo na głowie. No mamy. Dwie porcje. Elegancko. Powitaj, bracie. Bracie! Mam gotowo. Tak ukoś to sobie wytworzył. Skvělé, Řehoři, jsi celkem talent. Už brzo budeš moci zaučovat další novice.
Elegancko. Dobra, czyli teraz co? Mam czas wolny? Pewnie nie za dużo. Księgi zakazane, skradnij, zdobądź klucz do szafy. Arabską księgę, więc muszę... Nosi ją ze sobą brat bibliotekarz. Tak, ja będę musiał te klucze. A tu... Wytrych... Tu bym musiał przeora, nie? Tak. Przeor albo brat bibliotekarz. Bo zaraz będę szedł tam do brata bibliotekarza. Którą mamy godzinę? 9:00. Ale jaja. 9:00. O! Czyli teraz mam trochę czasu. Ja bym nawet się poszedł przespać, tylko ciekawe... A zaniedbujesz obowiązki? Serio? To ja muszę tu czekać? Ale lipa. I tu są jakieś... Kartka wyrwana z księgi. Bandaż. Dobra, dawaj bandaże. Oto. Ciekawe, co to jest za kartka? Wyrwana z księgi. Ciekawe, nie? Nie no, ja bym nie chciał tu czekać tyle. Dobra, zapytam, czy mogę stąd iść. O! Našel jsem tenhle kus pergamenu. Vypadá jako vytržený z knihy. Jsem z toho moudrý stejně jako ty. Zkus se spíš zeptat knihovníka. Dobra. Iść do bibliotekarza. No to dajcie mi iść. Patrzcie, tu jest takie właśnie wyłamywanie. Bardzo trudne. No. Jest bardzo trudne i tu wydaje mi się... Tu mi się wydaje, że wszystkie te drzwi będą na bardzo trudnym, no ale to przecież nie będziemy farmić, nie? Czytaj. Bo na tym etapie, jak idziemy tak normalnie, nie farmimy, to nie jesteśmy w stanie jeszcze mieć bardzo trudnych. Tak moim zdaniem. No wiadomo, że można sobie tam poćwiczyć i właśnie farmić tak nienaturalnie, ale robiąc questy, to nie jesteśmy jeszcze na bardzo wysokim poziomie. I kurczę, zaniedbuję obowiązki, dobra. To teraz sobie poczekamy. Idziemy do biblioteki, nie? Tylko ja bym naprawdę się tutaj przespał, bo te zapisy by się przydały. Albo... O, czekajcie. Mam pomysł. Mam pomysł, tylko pewnie już teraz nie zdążę. Może bym sznapsa sobie uważył. A? Dobra, spróbuję sznapsa sobie uważyć. Dobra. To jedziemy z koksem. Spróbuję. Eliksir krzepy, natrawienie, koguci, zbawienny sznaps. A, nie mamy. Pokrzywa wilcza jagoda. Czyli tyle nam nie dali. Pokrzywa wilcza jagoda. A szkoda, nie? Pokrzywa jest, a wilcza jagoda niestety. No dobra. To nie ma sznapsa. Czekamy. O, dobra. Idź pracować do skryptorium. Zgłoś się do brata bibliotekarza. I teraz ja mam mu ukraść... O, ta biblioteka to gdzie ona jest? Tu była ta jadalnia. A to może być wyżej albo niżej, nie? Biblioteka chyba tu była. Tak. Mnich. I tu jest ten, brat bibliotekarz. Kurde, ja bym musiał go okraść. Tylko jak? Dobra, najpierw pogadam. Przejeść się nieco, bratrze Rzeży? Witam serdecznie. Zakazane księgi. A, to lepiej nie gadać, nie? Do lekarskiej księgi? Nie. Wyrwana, tak, to wyrwana kartka, spoko i to. Ale o tym nie będę gadał. Můžu se v knihovně dozvědět něco o ostatních novicích? Jediný, kdo takové záznamy vede, jsou Opat a Převor. A mohu je vidět?
Nedalo. Knihu se záznamy o bratrech v klášteře si píše opat u sebe v pracovně a jediný, kdo v ní může číst, je on a Převor. Dobra, spoko. Našel jsem tenhle kus pergamenu. Vypadá jako vytržený z knihy. Nevíš, co je to zač? To vypadá jako stránka vytržená z Ovidia. Ovid? Co to je? To je nějaká kniha? Ne co, ale kdo? Ovidius byl velký římský básník. Jedna z jeho knih se totiž kdysi ztratila. A mně až teď došlo, co se stalo. Bratr Eustác, budiž mu země lehká, byl velice úzkoprsý, co se týče klasické literatury. Jak někde byla zmínka o ženách, považoval to za kacířský spis a nejradši by takovou knihu spálil. Není divu, že Ovidiovo umění milovat mu bylo trnem v oku tak moc, že jej z knihovny ukradl, roztrhal a listy poschovával, kde se dalo. No, čili musiałbym znaleźć te fragmenty, nie? Pověz mi víc o té knize. Umění milovat je návodem pro mladé lidi, jak najít a udržet si lásku. Nechápu, co mohl Eustácovi vadit. Asi považoval knihu za nemravnou a radši ji roztrhal, než aby se dostala do rukou někomu z bratrů. Muszę znaleźć inne stronki. Kde mám hledat? Kdybych to věděl, tak tě o to nežádám. Listy knihy mohou být schované kdekoliv, od zahrady až po refektář. No kurde. Čekaj, čekaj. Našel jsem pár listů z té roztrhané knihy, ale ještě je nemám všechny. Skvěle, jen hledej dál. Dobra, dobra. To v pořádku, to budeme robiť. Mohl spojrzeć do lékařské księgi. Zakazané księgi. Kurde. No nie wiem. Miałem nie gadać, nie? Ale kusi. Dobra, chociaż to spytam. Słyszał jsem o lékařské knize od Aviceny. Mohl bych ji vidět? Samozřejmě, že nemohl. Kdo ti to povídal? Hlásím se. Skvěle. Budeš to nejspíš dělat poprvé v životě. Je to jednodušší, než si myslíš. Jen trocha cviku a učení se latině. Tady máš předlohu. A tady prázdné pergameny, na které napíšeš, co přečteš v předloze. Jasné? Můžeš začít a snaž se to nepokazit. Usiąď při stole i kopiuj. A cię kręcę. To tutaj? Zacznij przepisywać. A zobaczmy, czy tam coś w dzienniku. Tu na razie nic. Dobra, to jest to. O kradzieży zakazanej księgi. Kurde. Tu mamy te znajdźki i skradni. Brat bibliotekarz. Klucz do szafy. Kurde. No nie wiem, kiedy mu to ukraść, bo tutaj to mnie może zauważyć, nie? Ogólnie ktoś z boku. Ten może zauważyć, no ale spróbuję. Dobra, najpierw, jak mnie już wrzucą do... Co tu jest grane? A ja potrafię pisać? Znaczy czytać tą łacinę? Dominum... Nie, no to jest. To pierwsze. Chociaż... Może być i. Rus R. Czy to jest Rus? Merge. Estus. Estus to rozumiem. Nie no, nie wygląda to na to. Może być to. Mhm. Et in lege. Tak, to jest to. Nocte. Dobra, to. Okej. A teraz co? Aha, dalej tu jest. Dominus.
Dreut albo Dus. Chyba Dreut. Dobra, to. Dormini. Domini. Ja cię kręcę, wiesz, to nic nie widać. Poptanus. Me. Dobra, to będzie to. Powinno być git, co? Idę się zgłosić, ale... Ja mam cały czas zagwozdkę, czy w ogóle kraść tą księgę, a może ukradnę, tylko ja bym nie mógł mówić o tym temu Janowi, nie? No to snad není pravda. Svatá prosto to tolik chyb. Słucham? Żartujesz sobie, panie? Kurde, elegancko wszystko było. Elegancko wszystko było. Co my mamy teraz? Teraz mamy czas wolny. Ja ci kręcę. Co za życie. No i teraz do 16:00. Popołudniowa adoracja. To chyba tam w tym, nie? Nieszpory, wspólna kolacja. To teraz jeszcze do 16:00 mamy... Mamy co robić, ale... Tak, czyli tu muszę być. Pogadam z tym. Wiesz, co mnie kłopocze? Czy ty będziesz oglądał, jak ja będę tamtego okradał? Nieco o klasztorze. O. Koho bys chtěl zaopatat ty? Samozřejmě, že Jana. To jsou mi otázky. Nevlás není žádný kandidát, kterého bychom měli brát vážně. A może ta księga to jest jakaś lipa, nie? Może on mnie chce wrobić, żebym ukradł księgę i mnie wrzuci do jakiegoś kicia? Są w klasztorze i nějaké rozkoly? Bohužel, ano. Největší hádky jsou teď okolo budoucí volby nového opata. Chudáka Petra už vidí v hrobě. Pověz mi o té volbě opata. Starý opat je nad hrobem a na nového jsou dva kandidáti. Půlka kláštera chce Jana, druhá Nevlase. A navzájem se nemají šanci shodnout. Toho Dusna kolem už jsi možná i sám všiml. No tak, tak, tak. Pověz mi o Janovi. Jan je cirkátor a nejstarší z bratrů. Bylo by tedy přirozené, kdyby berlu po Petrovi převzal on. Má zkušenosti, zásluhy i rozvahu. A vedl by klášter moudře. Ale kurde, oni se tak... Na siebie narzucają, no w sumie jak teraz w polityce, nie? Ale ten właśnie Nevlas mniej gadał o tym Janie, nie? No mówił, że też jest kanalia, ale... Ale ten już bardzo tak nachalnie. Zajímá mnie Nevlas. Nevlas, správce klášterního majetku, sice nepatří k nejzkušenějším, ale jeho zápal i srdce jsou čisté, víra pevná a názory rozumné. Jen až příliš tíhne ke změnám v zaběhlých pořádcích. Což se spoustě bratrů nelíbí. Změny v sumě jsou spoko. Proč záleží na tom, kdo vyhraje? Protože se rozhodne, jakým směrem se bude celý konvent dál ubírat. Mladší bratři mají pocit, že musí pracovat více než ti staří a že někteří bratři víc než Bohu holdují vlastnímu pohodlí. Staří s tím nesouhlasí. A mají pocit, že mladí jen chtějí nezasloužené výhody. A každá strana má svého kandidáta. No tak, ten je mladý, ten starší. Myslel jsem, že politika do kláštera nepatří. Pravda. Jenže nic jiného než klášter neznáme. A rozhodnutí opata mohou ovlivnit celý náš život. Někteří bratři to berou velice osobně. Očividně, že je politika v kláštoře. Panie Heniu. Dobra, to chyba wszystko.
Coś tam się dowiedzieliśmy. Mnich. Teraz patrzcie, tu mamy włamywanie trudne. O! W tej szafie, tak? Kurde, ja bym to ukradł. Ale jak mnie tu przyłapią, to jest po mnie. To jest po mnie, proszę państwa. Dobra, próbujemy. Znokautuj, rozmawiaj, kradnij z kieszeni. Kradzież zabij. Dobra. Kurde, daleko to jest. Dążymy? Okej. Otwórz zamek szafy skrywającej zakazane księgi. No to oczywiście w nocy to będę mógł zrobić. Ale kurde. Jak oni mnie tutaj później znajdą. Dobra, to już mamy. W zasięgu ręki. Wystarczy otworzyć zamek. Tak, w nocy. Dobra, to już mamy. Co się dzieje w klasztorze? To najpierw bym ukradł i oddamy. I wtedy zobaczymy, co będzie z tym questem. Tylko, że tu cały dzień musi przejść. No to dobra, to tu wszystko mamy. I teraz do 16 poczekam. Ale chociaż ten kluczyk jest, nie? To na tej przerwie... Na tej przerwie będzie trzeba tego opata ogarnąć, na pewno, żeby mu kluczyk, albo w nocy jakoś dziabnąć. No i tam jeszcze w tej kuchni, nie? W tej kuchni tam miałem dopisać. No to nie wiem, podczas posiłku? Czekajcie. Bo to jest tak. Zdobądź krew. Muszę tylko dodać krew do listy do kuchni i poczekać, aż ją rano przywiozą. Tak, to teraz na jedzeniu by było najlepiej. Na jedzeniu. Ale jaja. Nie, no questik jest hardkorowy. Czyli teraz idziemy na 16 na adorację. To jest najgorsze, że tu muszę czekać. To widzimy się na adoracji, bo to już chyba wszystko. No to lecimy. 16 wybiła. Jesteśmy pierwsi. Oj, patrzcie, przeor. Przeor jest. Jakbym tu mu teraz ukradł? Nie no, nie da rady. Ale to by było w sumie dobre. Wiecie co? Tutaj później poczekać, aż będziemy szli na jedzenie. I tu na końcu mu to dziabnąć, jak wszyscy wyjdą. Dobra, to jest plan. To jest plan. To ja się tu usadowię. I czekamy. Dobra, wiecie co? Wszyscy poszli na jedzenie. Ja jeszcze spróbuję tu ukraść. Chyba mnie nie złapie, co? Przeor. Dobra, dawaj. Mamy to. Elegancko. Teraz idę na jedzenie. Dawaj, szybciutko. No to już jest chyba spoko, nie? Dobra, to wiecie co? Mam już teraz kluczyk. Tak. Zdobądź krew, zabij innego nowicjusza. To co tu jest grane? Bo teraz możemy jeść. Kurczę, czy ja nie mogę teraz na przykład sobie zapisu zrobić? Tak, bo tu mamy to. Tu jest po księgę możemy pójść. Codzienne obowiązki, bo to nie jest na przykład nieszpory i wspólna kolacja, tak. To nie jest obowiązkowe. To nie jest obowiązkowe.
Czyli mogę się najeść, ale nie muszę, bo i tak już jestem najedzony mega. Mógłbym ewentualnie z kimś pogadać. Tam był jakiś taki brat. Cykator. O właśnie, a tutaj... Kroczyłeś na czyjś teren. Dobra, tu jest ta kuchnia. Dobra, tu jest ta kuchnia, nie? Okej. Dobra, poczekaj, aż przywiozą jutro krew. Elegancko. Kurde, dobrze idzie. Dobrze idzie, tylko ja bym się później tu przespał, bo ja nie mam żadnego zapisu, nie? Akurat teraz zapis by mi się przydał. Jedz ostatnimi. Więc lepiej ich nie pomijać. No akurat nie muszę teraz jeść, bo jestem najedzony mega. Tylko jeszcze bym tutaj się dowiedział, co się dzieje. To na przykład... Tu jest brat. A, Rzeor, powidej. Co? Raczej niełatwo tutaj znaleźć? Nie, nie, przestań. Przestań takie głupoty gadać. Chłopie. Brat bibliotekarz. No tu jest ten Antoni, nie? On cały czas sobie je. Tu był jeszcze jakiś, tu był ten cykator, nie? Aha, to on sobie poszedł. Dobra. To usiądź. Oby mnie teraz nikt nie otruł. Teraz chyba mnie nikt już nie otruje. Dobra, usiądź sobie spokojnie. A, ci już idą sobie. Wstań, ale to wszystko wygląda dobrze. Bo mamy klucz. Mamy już tutaj to zamówienie. Salve Domine. Salve. No chyba idziemy, nie? Czyli teraz będziemy mieli czas wolny? A, czekajcie. Zaniedbujesz codzienne obowiązki. Bóg z tobą. Serio, mam to zjeść? Dobra, to zjem. Już mi teraz minęło, to ja zjem, dobra. To dawaj. Porządeczku. Dobra, muszę tu chyba czekać. Czekamy do 19. I teraz mamy czas wolny przed spoczynkiem. Spoczynek i początek ciszy nocnej. Od 19 do 21. Co ja bym mógł w tym czasie zrobić? Ewentualnie to, nie? W nocy zakazaną księgę. Ale to pójdę, jak już się prześpię. No i jeszcze coś by można się dowiedzieć, ale... Kurde, serio? Przecież tu nie powinienem mieć teraz kary za to. Dobra, dobra. Powiem wam, że zadanie jest chyba najbardziej takie rozbudowane i takie intrygujące, nie? Żeby tutaj czegoś nie przeskrobać. Zdobądź krew, dobra. Zdobędziemy sobie krew. No i gra, to czekam. Czekam. I teraz pójdziemy chyba na spanko. Dobra, to się widzimy. No i dobra, mamy tutaj zapisik. 20 godzina. Ja będę musiał tak w nocy wstać tą księgę ukraść. Oj tak, oj tak. Zaraz zobaczymy. Jak już pójdą spać, nie? Ale mamy zapis, nie jest źle. Dobra, wiecie co? Wszyscy śpią. Mamy 22. Idę teraz do tej biblioteki, nie?
Jakoś tu się mogę pokręcić troszkę. Ciekawe, czy nie ma jakichś strażników. Niby nie ma. Ja tu nic nie widzę. Ja tu totalnie nic nie widzę. Dobra, tu jest to. Tu mamy jedzonko, nie? Elegancko. To ja bym musiał tam wyżej wejść. Dobra, to było tutaj. Tak. Tu jest ta biblioteka. Ale w nocy to tu ciężko się łazi. No spoko, nikogo nie ma. Dobra, otwórz zamek. I które ja mam wziąć? Kurde, czekajcie. Którą ja mam wziąć? Jak ona się nazywa? Arabską księgę. Kurde, ja o niej mówiłem, nie? Ej, Necromicon? Kurczę, to jest do tamtego zadania. Ach, ej, bierzemy to? Bo tu mogą... Ajajajajaj, tu jest to. Pamiętacie to zadanko? Zaraza, to jest jeszcze to. Necromicon. Kurde. Ja mogę dwie wziąć, nie? Dobra, biorę. Dobra, to mamy. Neuvěřitelný. Vem si, že za napsání jakýkoliv z těch knih mohli autora upálit. Pokud to rovnou neudělali. Většina je latinsky, to je blbý. Ale třeba tohle. Čarovné lektvary, jež rozličná vidění způsobují. To beru. Hele, radši to tam nechej. Čeho se bojíš? Nikdo nepozná, jestli ty knížky chybí jedna nebo dvě. Třeba tohle zní zajímavě. Lektvar čarodějnice, jenž přivádí uživatele do jiného světa a dává mu mluvit s duchy všelikými. To musím vyzkoušet. Zapamatuju si recept a jednoho uvařím. Słucham? Co tu się wyprawia? Krzyżyk za mną przyszedł? Powiedz, bratrze. What? A, co tam masz za skarby? Ohledně toho czarodziejnego lektwaru z té zakázané knihy. Co s ním máš v plánu? Vlastně ještě nevím. Jednou ho možná uvařím a vyzkouším. No nevěře. Dělíš se o ten recept? No, že váháš. Mám ho přece díky tobě. Poslouchej. Babské mazání. Jež čarodějnice při sabatech užívají a svou duši tak ďáblu zatracují. Nachystej si olej, hrst měsíčku, hrst rulíku, a hrst vraního oka. Dej vařit vraní oko jednu otočku. Vhoď nadrcený měsíček do kotlíku a povař další otočku. Vhoď nadrcený rulík do kotlíku a povař další otočku. Zní to dost jedovatě. Nejspíš taky bude. Ale zajímá mě, co to dovede. I tu už jakýž dymy začnou dělat. Ohledně toho číšku ten lektvar není dobrý nápad. Je nebo není? Jednou to chci vyzkoušet. Neříkám, že hned, ale jednou určitě. Změňme téma. Okej, dobra. Nie teraz. Já ti kręcę, ale czemu on tu vyšedl? To jest jakiś skrypt? Dobra, ja wracam do łóżka, nie? Czyli tak. A tu mi się udało... zdobądź Necronomicon. Nie wziąłem tego? Czekaj, czekaj. Tu mamy to. Nic nie widzę. Necronomicon 1. A, dobra, mamy.
Przedmioty fabularne, dziwne, nie? A nie, no tu jest, dobra, to mamy. Tylko muszę pewnie wyjść z tego klasztoru, nie? Ole dymy. Dobra, idę do spania. Gdzie tu to spanko było? Dobra, tu było. W nocy to tu nic nie widać. Dobra, tu było spanko. Czyli tak, mamy księgę. Jestem na miejscu, ale jaja. No takie emocje, że szok. Zanieść księgę Nevlasowi, ale to nie teraz. Kurde, chyba mu zaniosę. Czyli tu będzie jakaś trutka, tak? Czyli on chce... Dobra. Czyli on chce otruć tego. No to pójdę chyba do tego Jana. O kurczę. Czyli on chce go otruć, nie? Zamiast go wyleczyć. Dobra, muszę ją przeczytać. Skarb jest w... Ale jaja. Dobra, nie wierzę. Czy coś tu będę widział? Uzdrawianiu. Kurde, i teraz nie wiem. Idę spać i zobaczymy. Ale jaja, świetne, świetne. No i dobra, wiecie co? Bo tu coś mam jeszcze. Tu jest chyba ta skrytka, nie? Tego czyżyka. Otwórz. Dekoracyjny sztylet i grosze. Dobra doczesne. O! To jest chyba to. Sprawdź, do kogo należy tajny schowek. Nie, do czyżyka. A, czyli zrobiłem po prostu questa, tak? To tutaj, tutaj była ta skrytka. Tak się jeszcze... O, sprawdź za brata, czy nie dzieją się jakieś... A, czyli to bym mógł. Dobra, to bym mógł powiedzieć o tym. Okej. Zanieść księgę, to zaniosę mu. Dobra. Zaniosę, czyli idziemy teraz w spanko i pogadamy z bratem Nevlasem. On tu obok w ogóle śpi. No, jest git. Dobra. No to znalazłem tą skrytkę, jest okej. O, no i dobra, jest czwarta. Ten się jeszcze nie budzi? Wstawaj, chłopie. Muszę iść do kościoła. O, jest. Może z nim pogadam przed modlitwą? Nie za bardzo, tak? Kurde, nie chcę gadać, chłop. Co cię tiżi? O, dobra, udało się. Ja niech będzie. No vážně, je to ona. Teď podle ní zkusím uvařit lék pro nemocného opata. Pak ji nechám v knihovně, aby to vypadalo, že ji tam bratr knihovník nechal ležet. Vyšetřovat to nebude. Byl by sám proti sobě, že knihu neuhlídal. A navíc se mu hned vrátí. Nebude ani vědět, jestli to nakonec sám nějak nepoplet. Ha! Můžu pro tebe udělat něco na oplátku? Oh. A, przyszłość pozostałych? Jak nowicjusz może opuścić klasztor? Jak se může novic dostat z kláštera? A co bys tam dělal? Promiň, ale v tomhle ti pomoct nemohu. Tak snad, abys chtěl něco rozumnějšího. Ne, serio? Zajímá mě, kde ses dozvěděl něco o minulosti ostatních noviců. Máš zvláštní přání. Jediní, kdo ví o novicích všechno, jsou opat a převor. Vedou si o každém mnichovi záznamy do opatovy knihy. Ale k té se stejně nedostaneš, protože je zamčená u převora v pracovně. Díky.
Moc jsi mi pomohl. Já děkuji tobě. A s tou knihou. Ne, aby tě napadlo se pro ní vloupat. Rejest opata, o właśnie, i tu można się czegoś też dowiedzieć, nie? Wyśleć świętoszka. A, czyli... O, gra została zapisana. Czyli patrzcie, tu jakbym jeszcze nie wiedział, kim jest świętoszek, to w taki sposób można było. A, czyli bez tego otrucia. To też spoko. Ja już tu pójdę, bo mnie zaraz mnie zjedzą. Nowicjusz Antoni. Teraz zobaczmy, bo muszę zdobyć tą krew. To krew... Powinni przywieźć rano, nie? Wyśleć świętoszka. Prowadzi rejestr z informacjami. Nie, to tego nie będziemy nawet robić, bo to nie ma sensu. I tak już wiemy, kto jest. Dobra. No to czekamy. Czekamy i teraz muszę zdobyć tą krew i zobaczymy, co dalej. Elegancko. Jedz z ostatnimi. I teraz może szybko tutaj bym pobiegł. Ale oni już tu są. To jak tą krew tutaj zdobyć? Tu sobie zamkniemy. Przywieźli już tą krew? Elfów? O, jest. Mamy. Ziup. Zdobądź krew. Gra gitara. Wróć do Antoniego. Wróć do Antoniego, proszę państwa. Fajnie. To co, robimy już akcję? Wróć do Antoniego. A powiedz bratu Janowi o kradzieży zakazanej księgi. Dobra. Wkopiemy tamtego jeszcze może. Když tedy někdo... Kde je pan Jan? Mnich? Je povinen učit své žáky dvojím způsobem. Mnich? Brat Celarius? Co je dobré a svaté. Schopnějším žákům vyloží... Cidbor? Dobra, muszę tutaj najlepiej, nie? O, jest. A, Zeho, povídej. ...ukáže obrovské učení svým příkladem. Opat má stále myslet na to... No! Pod podłogą pewien skarb i chce ci go przekazać. Ja cię kręcę. Opat nesmí dělat v klášteře rozdíly mezi osobami. Ej, my chceme te problémy, či nie? Dobra. Hlas chtěl, abych ukradl zakázanou knihu. Nebo v poslušnosti. Vážně? To se mi snad zdá. Něco takového by mě nenapadlo ani v nejdivočejším snu. Jakou knihu? K čemu jí chtěl? Jak on se jmenoval? Avicena. Pohan a Mohameda. Chtěl si jeho pomocí léčit opata Petra. Jakže? Ten všivák chce krást čarodějný knížky a pak s nima zaklínat dobrý křesťany? To teda ne. Jakože se Jan jmenuju. Takhle to ale nebylo. Je to lékařská kniha a nevlast to myslí dobře. Bratře, pokud je kniha zakázaná, má to svůj dobrý důvod. Zakázané knihy jsou plné čarodějnictví, rouhání a vzývání ďábla. Pro jejich čtení neexistuje omluva. Pro jejich krádež z míst, kde jsou schovány světu, už vůbec ne. Nevlas se provinil a bude za to pikat. Moc jsi mi pomohl, když jsi mi to řekl. Nechám si to na dobu, až začne Nevlas vystrkovat růžky a cpát se do volby. Pravda má největší sílu, když přijde v tu pravou chvíli. Dobře, rád jsem pomohl. Nezapomenu ti to. Ale dymy. A dobra. Našel jsem to ukryté v klášteře, tak ti to předávám. Daj mu štylet, daj mu peníze. Čiž štylet mi se přidá? Kase mu dám. Takové bohatství. A ukryté, říkáš? To je zvláštní, že by někdo z bratrů hromadil světské majetky? Ale jakmile jen začnou klíčit
To je všechno. Hned podle možnosti vytrhne tušíš, čí by ta skryš mohla být? Kurde, ej, zrobimy taką kanalię? Uszlechtile a chapa. No, zrobimy kanalię. Zobaczymy, co się stanie, jak piekło się zapali, to zobaczymy. Myślę, że je nowice Číška. A tvrdohlavé. Číška říkáš? Ověřím to. Třeba hned od začátku hříchu krotit. Masakra. To jest totalna masakra. A jak je psáno? No, Henryček to tu v piekle spłonie. Bíj svého syna metlou a z podsvětí vysvobodíš jeho duši. Za to... On wszystkich tu sprzedał, nie? Tak, Henryczek chyba sprzedał wszystkich. Dobra, co my możemy teraz zrobić? Wróć do Antoniego, nie? Może z nim pogadam. Tu mam jeść, tu już nic. No tego raczej wątpię, że zrobię. Chyba się wydostajemy stąd. Co pak, bratrze? O, nic. Co jsem to měl udělat? Pro pána Jána, ty máš ale děravou paměť. Klíče od kláštera a měch z krví. Hlavně ty klíče budou potřeba, nebo aspoň šperháky. Dobra, mám, chlapě, nešvíruj. Mám všechno, co potřebujeme. Co tu je zgrané? Výborně. Hned po skončení večerní mše se sejdem v dormitáři. Musíme všechno stihnout, než se bratři nají. Co máš vlastně v plánu? A proč to nemůže být v noci? Připravíme jim malou, nerozluštitelnou záhadu. A proč během jídla? Protože potřebujeme prázdný dormitář i prázdný kostel. A pak přes noc čas na útěk. Rozumíš? Hlavně vem všechno sebou a nezapomeň na klíče. Dobře. Hned jak mše skončí, budu v dormitáři. Elegancko. Pro svatou službu kníž se zavázali. Zaraz po nešporách spotkaj się z Antonim v dormitorium. Jakmile představený něco rozkáže, jako by přijde. Elegancko. Robimy to. No to teraz wiecie co? Teraz ja muszę po prostu przeżyć ten dzień. No to się widzimy wieczorem. Ja tu jakoś się powałęsam. Jak coś się będzie działo, to wam pokażę, ale raczej nie mogę wychodzić, nie? No to muszę przeżyć do 18, czy tam po 16. Kolejny odcinek znajdziesz na środku ekranu. Dzięki za oglądanie i wspieranie kanału. Do zobaczenia!